Ostatnia sesja Suwalskiej Rady Miejskiej obfitowała we wnioski i oświadczenia radnych kierowane do prezydenta miasta. O ile suwalscy radni zawsze wykazywali się w tej części obrad aktywnością, o tyle każdy miesiąc zbliżający samorząd do wyborów podnosi ją jeszcze bardziej, co zdaje się stawać regułą na przestrzeni lat, od czasów, kiedy w sposób demokratyczny wybieramy naszych przedstawicieli do lokalnych rad. Tym razem wygląda na to, że szerokim poparciem wszystkich klubów radnych może się poszczycić sprawa zgłoszona przez Zbigniewa Demezera. Radny dotknął tematu psychologicznych skutków pandemii u suwalskich dzieci. Jego zdaniem należałoby się pochylić nad problemem i w sposób kompleksowy, tworząc miejski program zdrowotny, rozpocząć systemowe świadczenie pomocy dzieciom zmagającym się z problemami emocjonalnymi czy komunikacyjnymi. Jego propozycję poparła radna Anna Ruszewska, która przypomniała, że skutki pandemicznej rzeczywistości odcisnęły piętno na psychicznym dobrostanie dzieci i zaburzyły ich prawidłowy, naturalny proces rozwoju oraz dojrzewania. W efekcie w 2022 roku w całym kraju o 141% wzrosła w stosunku do roku 2020 liczba prób samobójczych podejmowanych przez najmłodsze pokolenie. Dane te radna wskazała w swej najnowszej interpelacji, jaka dostępna jest już w Biuletynie Informacji Publicznej Suwalskiego Ratusza. Tej inicjatywie przyklasnął również Kamil Klimek, który wprost przyznał, że chyba zbyt często radni martwią się o inwestycje w drogi i chodniki, zapominając o inwestycji w człowieka.